Sprawiedliwość było przeciwko tak zwanej konwencji antyprzemocowej. Pani poseł głosowała również przeciw. Proste pytanie, dlaczego? Dlatego, że ta konwencja nie rozwiązuje zjawiska przemocy w Polsce. Ta konwencja nie przeciwdziała przemocy, ani ta konwencja nie zwiększa ochrony ofiar przemocy. Konwencja, która oprócz ładnego tytułu, oprócz szczytnego hasła walki z przemocą, jest jednym wielkim manifestem ideologicznym. Konwencja, która doprowadza do redefinicji płci. Konwencja, która przenosi ciężar z walki z przemocą na zagadnienia światopoglądowe. Konwencja, która w swojej treści aż 25 razy używa terminu płeć społeczno-kulturowa. I w końcu konwencja, która wprowadza do polskiego systemu edukacyjnego w momencie jej ratyfikacji promowanie niestereotypowych ról społeczno-kulturowych, nie jest instrumentem, który można powiedzieć walczy z przemocą. Jest to konwencja, której głównym przesłaniem jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instrumentów, które będą realizowały postulaty organizacji feministycznych, organizacji, które chcą więcej pieniędzy, bo chyba tak to można nazwać, na realizację swoich programów, organizacji, które tak naprawdę używają przedmiotowo kobiety, niby starają się walczyć o ich prawa, ale z drugiej strony tak naprawdę je marginalizują, dlatego że ta konwencja nic nowego nie wnosi poza to, co mamy w polskim systemie prawnym. Posłowie Platformy Obywatelskiej uważają zupełnie inaczej. I zaskakująco ciekawa cisza Polskiego Stronnictwa Ludowego w tej kwestii. Tak, posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego podzielili się. Wynik głosowania był praktycznie pół na pół. Oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe zgodnie ze swoim starym przekazem w sprawach światopoglądowych nie ma dyscypliny i uważa się za takiego, który raz głosuje tak, świadczy o tym wynik głosowania. Natomiast w przypadku Platformy Obywatelskiej, no to jest sprawa bardzo ciekawa, dlatego że w przypadku do posłów Platformy Obywatelskiej pani premier Kopacz właśnie zastosowała przemoc, bo jak nazwać inaczej łamanie sumień, jak nazwać inaczej groźbę nie umieszczania na listach wyborczych tych posłów, którzy zagłosują przeciwko konwencji. Jak nazwać inaczej? To właśnie próbę takiego głosowania z pistoletem przy skroni i próbę wymuszania realizacji swoich wizji, swoich poglądów, swoich postulatów, a przede wszystkim ta wielka chęć przypodobania się elektoratowi lewicowemu, próba przyciągnięcia elektoratu wyborców lewicowych na swoją stronę. Pani poseł, pojawiały się również wątpliwości co do zgodności z konstytucją tejże konwencji. Jaka to jest kwestia? Czy to zostało rozstrzygnięte jednoznacznie, czy tak naprawdę nie wiemy tak naprawdę, czy to jest zgodne z konstytucją? Konwencja narusza szereg postanowień polskich konstytucji. Są ekspertyzy prawne, które jednoznacznie podważają zgodność tej konwencji z konstytucją. Inne ekspertyzy prawne mówią o zgodności konstytucji z konwencją. To jest oczywiście dla nas nie do przyjęcia, bo wszystkie akty prawne przyjmowane w Polsce powinny być zgodne z polską konstytucją, a nie konstytucja z konwencją. Konwencja narusza szereg artykułów konstytucji, począwszy od artykułu 18, który mówi o ochronie prawnej małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, macierzyństwa i rodziny. Konwencja narusza artykuł 32 konstytucji, mówiący, że wszyscy są równi wobec prawa, a tutaj jest wyjątkowa nierówność, bo konwencja mówi tylko o kobietach, zapomina o ofiarach przemocy takich jak dzieci, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, a nawet mężczyźni. Statystyki policyjne mówią, 1/4 ofiar przemocy to mężczyźni. Konwencja tego nie dostrzega. Konwencja łamie artykuł 25 Konstytucji, mówi o autonomii światopoglądowej, takiej niezależności światopoglądowej, a przecież to jest jeden wielki manifest, który ma być wdrożony do polskiego prawa. I w końcu konwencja narusza artykuł 48, mówiący o tym, że to rodzice mają prawo decydować, w jakim duchu, w oparciu o jakie wartości mają być wychowywane ich dzieci. A konwencja w artykule 14 nakazuje promowanie ról społeczno-kulturowych na każdym etapie kształcenia.